Otrzymałem dzisiaj odpowiedź, która nie jest wyczerpująca. Proszę o uzupełnienie tej odpowiedzi, ponieważ w tej odpowiedzi czytam, że gmina Pskowa zajęła 41. lokatę i tym samym nie otrzymała dofinansowania, ale jednocześnie informuję, że gmina Pskowa wniosła zastrzeżenia w zakresie oceny merytorycznej po ogłoszeniu wstępnej listy rankingowej i że oczekujemy na informacje ze strony Górskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pytanie jest takie, czy ta wstępna lista rankingowa ciągle jest wstępną i ciągle są rozpatrywane jakieś uwagi, wnioski czy odwołania? Czy jest już może jakaś lista ostateczna? Jeśli nie, to kiedy będzie? Kiedy w ogóle możemy liczyć na ostateczne wyjaśnienie tej sprawy i uzyskanie klarownej informacji, czy wniosek z tej 41. lokaty ma szansę na otrzymanie dofinansowania, czy wręcz otrzyma, czy jakby sprawa zostanie już przesądzona, że nie otrzyma, bo zauważamy, że tego zadania w projekcie budżetu na rok 2018 nie ma. No i dlatego prosiłbym o jakby na bieżąco informowanie o zakończeniu tej całej procedury, która została tutaj opisana w odpowiedzi. Dziękuję. Pan Karpia się również pytał o czeską i węgierską. Powiem panu, że nie wiem, jak mam to interpretować, bo nie dostaliśmy 8 punktów ze względu na to, że zakwalifikowano nas do najbogatszych gmin. Ja wiem, że sukces osiągnęliśmy przez te 3 lata, ale bym naprawdę nie przesadzał. Ta droga jest jeszcze bardzo daleka. Oczywiście się odwołaliśmy od tego, ponieważ wyliczenia, które zostały oparte na wartościach GUS-u, ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Wiem, że nastąpiła poprawa, ale do tych gmin, które możemy nazwać zamożnymi, to naprawdę jeszcze nam bardzo daleko brakuje. Zostaliśmy zaliczeni do tej grupy najbogatszych, stąd też nie przyznano nam z tych 8 punktów, które liczyliśmy jako pewne i przy jak gdyby gwarantujące nam dofinansowanie. No oczywiście na tą skrajną niesprawiedliwość, tak, chociaż no, to aż tak już nie trochę może zabawne, ale w inny sposób się z tym zgodzić, jeżeli dysponujemy tymi samymi danymi usługskimi, tak, z tym wyliczeniem zupełnie coś innego wychodzi. Odwołaliśmy się od tego tyle tylko, że w Schetynówkach wprowadzono taką zasadę, że komisja, która ekspercka, ma w rękach 100% więcej punktów niż punktów, które się uzyskuje jak gdyby z konkursu samego. Czyli na dobrą sprawę ich decyzje są kluczowe w tym i pomimo tego, że jest droga odwoławcza i że nawet mogą wskazać, że się pomylili, jak gdyby w żaden sposób to nie wpływa na nasze miejsce. Czyli pod tym względem jak gdyby klamka zapadła. Jednak oczekuję i cały czas i staramy się o to, chciałbym jakąkolwiek odpowiedź otrzymać, tak? Jak tylko będą mnie mieli, skąd też ta odpowiedź może się panu wydawać niepewna, ponieważ ja sam nie wiem jeszcze. Miała przyjść odpowiedź w tym tygodniu, tak jeszcze do tej pory nie przyszło.